Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo dawno nie byłam w Dilsie. Bardzo dawno nie byłam z wami w Dilsie. Oj, to jeszcze dawniej. Bardzo dawno nie robiliśmy też przeglądu żadnych takich sklepów. A tutaj teraz powstało za mną takie centrum handlowe, w którym jest szaleństwo, bo jest i Pepco, i Dils, i Teddy, i Kik, i Action. Wszystko w jednym miejscu. I coś tu jeszcze jest, na pewno Rossmann. I coś tam. W każdym razie, jeżeli chcecie przejrzeć jeszcze dokładniej ze mną któryś z tych sklepów, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, a ja dzisiaj wybieram się do Dilsa. Mam pewną listę zakupów, natomiast ta lista zakupów nie oznacza, że to jest wszystko, z czym wyjdę. Zrobimy sobie przegląd, zobaczymy, co tam jest nowego, zobaczymy, co polecam, jakie są fajne rzeczy, które warto kupić i tak dalej, i tak dalej. Lubicie właśnie takie przeglądy sklepów. Ja też, bo mam okazję, żeby sobie właśnie pochodzić i bezkarnie coś wybrać, ale będę się starała brać rzeczy, których faktycznie potrzebuję i które faktycznie mi się przydadzą. No tak tytułem wstępu, już nie przedłużam, idziemy, wchodzimy, bo troszeczkę do pochodzenia mamy, także zapraszam ze mną. No dobra, przeszłam tego Dilsa dość dokładnie, wszystko sobie obejrzałam, dokumentację zebrałam i mogę się teraz z wami podzielić wrażeniami, no i oczywiście zrobić haul, pokazać, co kupiłam, a sporo tego się zbierało, bo wydałam aż 150 zł, chociaż nie wiem, czy to dużo, bo kupiłam całkiem sporo, tak mi się wydaje. No dobra, ale od początku. Dils to jest sklep, w którym ja bardzo często robiłam zakupy, jak mieszkałam w Irlandii, bardzo popularne w bardzo wielu miejscach, natomiast ceny tam były o wiele bardziej korzystne. Co prawda to też już minęło kilka lat. Czasy się zmieniły, ceny się zmieniły, inflacja się zmieniła. Natomiast jak się szło do Dilsa, to prawie wszystko, myślę, że tak 80-90% asortymentu było za 1,50. Czyli na tamte czasy, licząc kurs euro, tak około 6,50, może troszeczkę więcej. Natomiast no wiem, że teraz te ceny nawet w tym irlandzkim czy irlandzkim Dilsie czy angielskim Poundlandzie troszeczkę wzrosły. Jak ostatnio byłam w Irlandii, to też zauważyłam połączenie Dilsa i Pepco. Pisałyście mi, że Pepco wykupiło Dilsa albo jakoś tam się połączyli. No i właśnie próbują czegoś takiego nowego. Więc zobaczymy, jak to będzie za kilka lat wyglądało w Polsce. Widzę, że tutaj jest akurat Pepco koło Dilsa, więc wystarczy, że wyburzą ścianę i się połączą. Ale dobra, te wszystkie rzeczy nie są aż tak istotne, jak to, co fajnego tam jest i co udało mi się kupić. A, ale właśnie dążyłam do tego, że mam wrażenie, że momentami ceny są nieco zawyżone i niektóre produkty, które tam widziałam, można kupić o wiele taniej w innych miejscach. No dobrze, na wejściu przywitała mnie ogromna sekcja chemiczna, a w zasadzie to rzeczy do zmywarki, akurat tutaj widzicie marki Finish, Fere, do wyboru, do koloru, naprawdę było tego sporo. Takim kultowym, flagowym produktem Dilsa jest The Pink, to jest marka The Pink, w zasadzie The Pink Stuff, i tutaj wybór był ogromny, ja nawet nie wiedziałam, za co sięgać. Nie było tej takiej kultowej pasty, którą wszyscy polecają. Natomiast był spray i do łazienki, i jakiś do prania, i do zmywania, i jeszcze jakiś taki wybielający właśnie do pralki. Ogromny wybór rzeczy do prania, a w zasadzie to płynów do płukania. Koniecznie dajcie mi znać, czy wy używaliście tych z misiem. Ja troszeczkę jakoś tak zachowawczo podeszłam, natomiast wiele osób poleca, ale ja tym razem kupiłam na wypróbowanie coś innego do prania, co też bardzo wiele osób poleca, także będę dawać znać. Są dostępne perełki do prania Lenora. Mam wrażenie, że troszeczkę tańsze niż innych sklepach, bo 20 zł nowych jakichś kartonowych opakowaniach wyglądały całkiem ciekawie. No oczywiście też spory wybór szamponów, żeli pod prysznic i tego typu rzeczy. Ja właśnie mieszkając w Irlandii bardzo często kupowałam żele pod prysznic za euro 50 w Dilsie. Jakiś gigantyczny wybór pasty do zębów. W Biedronce na przykład nie ma takiego wyboru, więc ja oczywiście coś do koszyka wrzuciłam, no bo to jest rzecz, która w domu na bieżąco się zużywa. Szczoteczki, płyny do płukania jamy ustnej. Tego znajdziecie tam naprawdę masę. Są też artykuły higieniczne, jak tampony, podpaski, dezodoranty. Co zwróciło moją uwagę, to to, że one są prosto z Anglii, ponieważ Rexona nie jest Rexoną, tylko Sher. Pamiętam, jak byłam troszeczkę zagubiona, jak się przeprowadziłam do Irlandii, szukałam mojej ulubionej Rexony. To nie była Rexona, tylko Sher. Jest też taka sekcja makijażowa, są pędzle, gąbki, rzęsy. Bardzo wiele osób poleca rzęsy, natomiast ja mam wrażenie, że one wyglądają na dość toporne i ciężkie, więc sama się nie skusiłam.
ale wam tutaj pokazałam. Sporo gadżetów i zabaweczek dla dzieci. Ten plecaczek to jest po prostu u nas hit. Hania go kiedyś zapragnęła, ale jest naprawdę fajny, bo kosztuje 20 zł. Są rzeczy do paznokci, do ust, no i sam plecaczek. I powiem wam, że no, te kosmetysie są u nas używane. Także no, jeżeli macie w domu taką małą modnisię, to polecam. Ogromny też wybór rzeczy do kąpieli dla maluchów. I kule, i rzeczy barwiące, i szczoteczki, i jakieś płyny i tak dalej, i tak dalej. Dla małych księżniczek, fanek Pepy, fanek Elsy. No to jest to, żeby iść dzieciaczka i rozpieścić. I oczywiście też coś wybrałam obowiązkowo. Oczywiście jak w tego typu sklepach nie brakuje też wszelkich pojemników i rzeczy do przechowywania, toreb próżniowych i tak dalej, ale ja wszystko mam, niczego w tej kwestii nie potrzebuję. O, tutaj zrobiłam na przykład zdjęcie zapachów do auta, które Wunderbaum kosztują 6 zł. Wydaje mi się, że w Lidlu ostatnio kupowałam za 3,50. Co prawda na jakiejś promocji, no ale jednak to prawie połowa ceny, także trzeba uważać. Moją uwagę przykuł klej na gorąco, bo już od jakiegoś czasu się zastanawiam. W sumie nie wiem, dlaczego go nie wzięłam. Klej na gorąco tutaj kosztuje tylko 12 zł. Nie wiem, czy miał wkłady. Natomiast kleje i tego typu rzeczy, ja chyba powinnam się wrócić po kropelkę, bo to jest coś, co się w domu też przydaje, a chyba nam tego brakuje. Oczywiście wszelkiego rodzaju kubki, kubeczki, kieliszeczki. Są też bardzo fajne kubki na dzień babci i dziadka, także jeżeli szukacie prezentu takiego na ostatnią chwilę, to bardzo fajne rzeczy tam dostaniecie. Ale poza kubkami były też inne gadżety, bo były pokrowce na okulary. Moim zdaniem to jest strzał w dziesiątkę dla babci albo dziadka właśnie pokrowce na okulary, ale były kubki, skarpetki i kartki. Bardzo mi się ta sekcja podobała, ona była malutka, ale coś tam dla babci i dziadka można wybrać. Te kuchenne rzeczy jak obieraczki, bardzo fajne było to, takie gadżety do zamykania rzeczy. Ja mam tego pełno, więc nie kupuję, natomiast jeżeli czegoś takiego potrzebujecie, to to super się sprawdza. Wielorazowe słomki przykuły moją uwagę. No i właśnie te wszystkie ścierki, ściereczki, kuchenne sekcje. Bardzo fajnie wyglądały też te pojemniki na owoce, na przykład na żywność. 8 zł, całkiem dobra cena. Korony dla małych księżniczek i tego typu gadżety. Mamy tego sporo, ale wyglądało to kusząco. Bardzo fajne gry też można dostać planszowe w Dealsie. Ja kupiłam akurat potwory do szafy, które sprawdzają się świetnie i one kosztowały 20 zł, czyli dużo mniej niż w innych miejscach. Kreatywne zestawy do robienia, biżuterii, puzzle i tego typu rzeczy. Fajna sekcja z gąbeczkami, ściereczkami, myjkami i czyścikami. Zaraz pokażę wam, co ja kupiłam, bo oczywiście coś wzięłam. Zapachy do domu, spreje, tego też jest spory wybór. Jedno z nielicznych miejsc, gdzie w fajnej cenie można dostać chusteczki do suszarki. Naprawdę ciężko jest ten produkt dostać, znaleźć. Ja właśnie te z Lenora mam w domu i jestem z nich zadowolona, bo nie dość, że pranie w suszarce fajnie pachnie, to jeszcze można włożyć ją gdzieś do szafy albo do walizki i też ten zapach będzie wam się tam unosił. Spory wybór rzeczy do mycia podłóg, standardowo do mycia łazienek, no i właśnie tych płynów do płukania, tej włoskiej marki, która jest też polecana przez bardzo wiele osób, więc ja już mówię, kurczę, w końcu przyszedł mój czas, w końcu przetestuję. Zabawki dla zwierzaków, chociaż ja powiem wam, że weszłam do Teddy'ego po zabawki dla zwierzaków, bo moim zdaniem tam wybór jest jakiś taki fajniejszy, ale w Dealsie też co znajdziecie. Chusteczki, papiery, znowu rzeczy do przechowywania, bidony, butelki. Co? Zrobiłam zdjęcie tej rzeczy, która mnie tak zaciekawiła. Kupiłam i zaraz przetestujemy. Papierowe rzeczy, takie urodzinowe, jak coś organizujecie, talerzyki, kubeczki, ale są też konfetti, świeczki, piniaty. Także jeżeli chcecie od A do Z urządzić urodziny, to tam znajdziecie. Bardzo ładne kalendarze. Ja też pamiętam, że kupowałam zawsze w Dealsie kalendarze. Natomiast tutaj widzę ceny 18-17 zł. Ja kupowałam piękne i to takie konkretne kalendarze za euro 50, więc no, te ceny jednak wzrosły. Sekcja papiernicza też jest fajna. Na przykład magiczna kolorowanka wodna 12 zł. Uważam, że to naprawdę super cena. I ja też uwielbiam Dealsa za to, że tam jest dużo tych książeczek, takich łamigłówek. Rozwiąż zadanie, przyklej naklejkę, dokończ i tak dalej. Nie wszędzie tego typu rzeczy znajduję, a ja takich rzeczy używam głównie w samolocie. Kupujemy takie dwie książeczki i mamy cały 2- czy 3-godzinny lot z głowy. I Hania to
to uwielbia. Oczywiście w domu też sobie rozwiązuje. Teraz siedzi w domu chora, więc wzięłam jej też te książeczki, zaraz Wam pokażę. No i ogromna sekcja słodyczy. I to tych dostępnych u nas i tych niedostępnych u nas. No i to jest fajne, że możemy sobie spróbować kiedyś, jeszcze kilka lat temu te smaki były tak egzotyczne. Nie było gdzie tego dostać. Można było tylko poprosić kogoś, żeby nam przywiózł z wysp. A teraz wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Ja oczywiście serdecznie Wam polecam pomarańczka, ale to na pewno jak oglądacie vlogmasy wiecie. Hitowe są te białe, ale klasyczne, standardowe, mleczne też są super. Tutaj jakieś ciekawe mnie zaciekawiły Raffaello. Natomiast no staramy się nie jeść słodyczy, więc... Nie brałam za dużo, ale coś tam do spróbowania mam. Masło orzechowe, ale też ta pasta z Banty jest fajna. Ja ją jadłam, próbowałam i jest fajna. No tych słodyczy jest naprawdę ogromny wybór. I właśnie też z tych marek jak Galaxy, Cadbury, Walkersy, czyli coś, co u nas w normalnym spożywczaku jest niedostępne. Ogromny, ogromny wybór Haribo. Ja jestem fanką Haribo. No i tak myślałam, ale w końcu się powstrzymałam i nie wzięłam. W każdym razie, jeżeli szukacie fajnych innych słodyczy, jakichś gadżetów do domu i chemii, to tam znajdziecie. Mam wrażenie, że właśnie głównie na tym ten sklep bazuje. No to teraz zapraszam na haul. Tak jak mówię, wydałam 150 zł i 70 groszy. Sprawdźmy, co kupiłam. 70 groszy kosztowała mi siatka, stąd ta taka dziwna końcówka. Wzięłam dwie pasty Colgate, takie, do zębów, ponieważ cena była bardzo fajna. Dwie za 10 zł, także wychodziła pasta za piątaka, wydaje mi się, że to całkiem dobra okazja. Wzięłam też dwa nawilżane papiery toaletowe, bo to się przydaje. Jeden zostaje w domu, drugi idzie do przedszkola i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie schodzi to i się zużywa. I tu też była jakaś promocja, już Wam mówię. 2 za 10 zł. Nie wiem, czy ten malinowy w Biedronce nie jest troszeczkę tańszy. No ale wzięłam. Już tutaj byłam, także wzięłam. To jest genialna sprawa. Ja to miałam, ale ktoś mi połamał. Nie będę głośno wskazywać palcem kto. Taka teleskopowa rączka do wycierania wszystkich pajęczyn i zakamarków. Wcześniejszą kupiłam w Kiku, a właśnie teraz zobaczyłam w Dealsie. Ja już sobie od dawna powtarzałam, że jak gdzieś się spotkam, to ją kupię ponownie. I ona kosztowała chyba 5 zł. Teleskopowa miotełka, 5 zł. Także bardzo to jest ułatwiające życie, więc ja serdecznie Wam polecam. Kupiłam też takie kapsułki barwiące wodę. My już wcześniej miałyśmy z psiego petrolu, teraz wzięłam z kucykami pony. One kosztowały 9 zł, więc wydaje mi się... 9 zł czy 12? 12 za 9 kapsułek. Wydaje mi się to trochę dużo. Natomiast no jest frajda dla malucha, więc czasem tak jak mówię, tego malucha rozpieścić można. Skusiłam się też na chyba jeden z najbardziej polecanych produktów, czyli żelazko w sprayu, moi drodzy, z Lenora Crease Releaser. Ja nie cierpię prasować, więc jestem mega, mega podekscytowana i ciekawa, jak mi się to sprawdzi. No już wszędzie chyba to widziałam, wszędzie. Także kolej na mnie, przetestuję, dam Wam znać. I to kosztowało 15 zł, natomiast przy zakupie dwóch zapłaciłam za to 20 zł, także było 5 zł przeceny na jednym. Więc wyszło mi podyszka za żelazko w sprayu. Jestem super, super ciekawa. Koniecznie dajcie znać, czy chcecie, żebym przetestowała i dała Wam znać, jak to się sprawdza. Plastry to coś, co w domu schodzi na potęgę. 22 plastry. Wydaje mi się, że dość drogo, bo zapłaciłam za nie 12 zł. Natomiast wydaje mi się też, że w aptece kosztowałoby to więcej. Tak, 12 zł i było z przeróżnymi postaciami z bajek. No a plaster jest... dobry na wszystko, nie? Boli głowa, przyklejasz plaster, boli ręka, przyklejasz plaster i dziecko jest zdrowe. Więc w sumie z jednej strony 12 zł dużo, a z drugiej strony za ten święty spokój i brak chodzenia po lekarzach, tylko załatwianie wszystko plastrem, to warto, warto. No właśnie, wzięłam też ten wspominany już The Pink Stuff Bathroom Foam Cleaner, czyli do łazienki. I usuwa kamień, wszystko błyszczy i tak dalej, i tak dalej. 8 zł, więc zobaczymy. Ale widziałam też, że bardzo polecanym produktem był ten Astonish Daily Shower and Shine, czyli też pewnie usuwa kamień, naturalne olejki i tak dalej, bez szorowania. I to kosztowało... też 8 zł, także całkiem spoko cena tych detergentów. Zobaczymy, jak się sprawdzą.
No i tak jak już wspomniałam wcześniej, zdecydowałam się na ten włoski płyn do płukania. Mam nadzieję, że nikogo nie uczuli, dajcie mi znać. Concentrated softener, czyli zmiękczacz do... skoncentrowany zmiękczacz do tkanin, rzekomo na 41 prań. I ja wybrałam orchidea zapach. 12 zł. Wydaje mi się, że to taka standardowa cena produktów do płukania, jak zazwyczaj kupuję w Biedronce na jakiejś promce, czy to Lenor, czy Cocolino, ale ten naprawdę, powiem wam, że ta orchidea pachnie, no pachnie, no naprawdę jest inna, wyjątkowa i ma takiego coś w sobie. Także na to się skusiłam. Takie coś ostatnio sobie kupiłam i mocno przycisnęłam i oderwałam. Więc za piątaka tu się wlewa płyn i wygodniej myję naczynia, także... potrzebna rzecz. Wzięłam też jeszcze jedną taką pastę do zębów. Ona kosztowała 6 zł. Dobra cena. Czy już możemy przejść do jedzenia? Już jestem głodna. Prawie, bo mam jeszcze kolorowanki. Sama nie wiem w sumie ile kosztowały. Już sprawdzę. 7 zł kosztował taki Psi Patrol, ekipa na 102 i tu są różne naklejki, właśnie też łamigłówki do rozwiązywania, tu przyklej, tam przyklej, tu pokoloruj, także myślę, że Hania będzie miała frajdę w tym chorobowym okresie, będziemy sobie rozwiązywać, ale też wzięłam coś takiego, z Krainą Lodu rysujemy szlaczki, 15 zł to kosztowało, ale to jest zmywalne, więc to jest fajna rzecz, tutaj trzeba po kropkach porysować, tutaj trzeba dokończyć, jest też mazak, zobaczymy jak to nam się sprawdzi, bo jeszcze czegoś takiego nie mamy, ale to jest od 4 lat, ćwiczenie ręki i tak dalej. Myślę, że to będzie fajne. Widziałam, że wiele osób polecało te bruschetty truflowe, więc ja chcę spróbować bruschetty truflowej. To jest jedna rzecz do jedzenia, którą kupiłam. Ale ona jest pyszna. Jest mega pyszna, dlatego że wydawało mi się, że będzie strasznie sucha, a nie jest. No i ten truflowy smak jest naprawdę intensywny, ale to jest dobre. 6 zł. To na zasadzie takich chipsów, nie? Ale jest, nie spodziewałam się tej intensywności trufli. I co sobie niesamowicie zaciekawiło, to jest drinkable koniak jelly, czyli galaretka koniak do picia. Low calorie, 7 kalorii i ja mam tutaj wersję, to 6 zł kosztowało, mam wersję litchi i wersję brzoskwiniową. No jestem po prostu... zszokował mnie ten produkt. To był dla mnie szokujący produkt. Matko kochana, jakie to jest pyszne. Galaretka koniak o smaku litchi. Koreańska przekąska o niskiej zawartości energetycznej. Ale pyszne jest. Kawałki czegoś ma. Nie wiem, czy koniaka, czy litchi właśnie. Jest potwornie słodkie. Nie wiem, czy to kwestia właśnie znowu litchi, czy samego produktu, ale jest to pyszne. Spróbuję jeszcze tej. Spróbuję, no bo wam powiem, czy jest też taka słodka. Też. Ale jest pyszna. Taka po prostu zabójcza słodycz z 7 kaloriami. Niesamowite. No, to bardzo mnie zaciekawiło. Bardzo mnie to zaciekawiło. 8 zł. Miracle Cream Paste. No właśnie nie było, ja ją chciałam. Zobaczcie, w gazetce. O. W gazetce jest też ten Lenor. No dobra, ja zakupy uważam za udane. Mam nadzieję, że film też wam się podobał, że przyjemnie wam się oglądało. Taki spontaniczny z auta, taki swojski, taki jak ze starych YouTube'owych czasów. Mam nadzieję, że wam się podobał. Koniecznie dajcie mi znać, czy przyglądamy się bliżej jakiemuś kolejnemu sklepowi, czy to nuda. Ale mam nadzieję, że się świetnie bawiliście, a ja już się stąd zwijam, milion ludzi pewnie się zastanawiało, co ta dziewczyna tam tak gada, co ona robi. A, wiem, co więcej dodam. Koniecznie dajcie mi swoich faworytów w komentarzach, swoich faworytów z Dealsa. Czy coś mnie ominęło? Czy coś powinnam przetestować i sprawdzić? Jestem bardzo ciekawa, a póki co dziękuję wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam i do zobaczenia.